Tangens kąta alfa zaznaczonego na rysunku jest równy. W tym zadaniu, żeby wyznaczyć tangens kąta alfa, musimy sobie dorysować taki trójkąt prostokątny. Już pokazuję gdzie. Dokładnie w tym miejscu. Opuszczamy sobie tę wysokość z punktu P na oś X. I zobaczmy, ta wysokość ma długość 5. Od 0 do 5 mamy 5 jednostek tutaj. Następnie liczymy sobie długość tego odcinka. Tutaj mamy 4 jednostki, ale w celu rozwiązania zadania zapisujemy długość z minusem. Długość generalnie nie może być z minusem, ale funkcje trygonometryczne dla kąta rozwartego niektóre są ujemne. Dlatego musimy zostawić tutaj tę minus czwórkę, abyśmy mieli odpowiedni znak przy danej funkcji trygonometrycznej. No i teraz zobaczmy. Powstał tutaj trójkąt prostokątny. Dajmy na to P. Tutaj niech będzie K. Tutaj będzie O. O obok zera. No i tangens kąta alfa to jest stosunek przy prostokątnej stojącej naprzeciwko kąta alfa do przy prostokątnej stojącej obok kąta alfa i uwzględniamy tutaj ten znak. Czyli tangens naszego kąta alfa to będzie 5 do minus 4. Możemy to ładniej zapisać jako minus 5 czwartych. Poszukajmy odpowiedzi minus 5 czwartych, to jest odpowiedź D.